Witajcie, z tej strony Norbi i odcinek kolejny z cyklu Armored Warfare News. Jak wiecie, przez cały poprzedni tydzień mieliśmy w Armored Warfare zabawę, która nazywa się Starcie Najemników. A na czym to polega? Na tym, że zapisujemy się do grupy najemników, wybieramy sobie albo białe lance, ewentualnie Hellrounds, czyli będziemy albo reprezentować polskich graczy, ewentualnie niemieckich. Jak widzicie, tutaj mamy polskich graczy i po drugiej stronie graczy niemieckich. Oczywiście istnieje możliwość, że weźmiemy i zapiszemy się do graczy niemieckich, ale pytanie, po co by nam to było? Jeżeli chodzi o poprzedni tydzień, wygraliśmy no, w całkiem niezłym stylu. Zobaczcie, 2 739 655 i 337, no, kontra 2 681 000 i tak dalej. Jak widać, jeśli chodzi o ilość graczy, naprawdę tutaj jest imponująca wielkość. 76 tysięcy graczy polskich kontra 67 tysięcy graczy niemieckich. I tutaj rzeczywiście, powiem szczerze, wygląda to całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o te nasze statystyki. Rzeczywiście tych naszych graczy tutaj sobie wzięło i dużo osób dołączyło. Jeśli chodzi o statystyki bitewne, czyli bitwy PvP kontra bitwy PvE. Jak widzicie, mamy tutaj stosunek 52,8 do 47. To jest oczywiście po stronie polskiej i po stronie niemieckiej jest odwrotnie wprost, czyli dominują raczej bitwy PvE. Także powiedzmy sobie szczerze, pod tym względem tutaj rzeczywiście nie zgraliśmy się. Współczynnik zwycięstw tutaj już jest inaczej, 58 kontra 56 tutaj, chociaż w sumie bardzo podobnie. Wskaźnik zwycięstw PvE oczywiście, czyli bijąc się z botami, tutaj się jest bardzo wyrównany i na uszkodzenia staranowania też jeszcze są wliczane. W całość to były wliczane nasze zdobyte punkty expa, z tym, że bez żadnych bonusów, bez żadnych mnożników, bez żadnych dodatków za konto premium, bez żadnych podwójnych gwiazdek i tak dalej. Tylko i wyłącznie podstawowy exp, który zdobywamy, i mimo wszystko udało się tego expa zdobyć niesamowitą ilość. Jak widzicie, najpopularniejszymi pojazdami, które były tutaj brane pod uwagę, to oczywiście T-72 Ural, dodatkowo jeszcze Challenger, T-64, C-1, Challenger 1 i Leopard 2 AV. To rzeczywiście najpopularniejsze i to w sumie takie dosyć wysokotierowe. Ja myślałem, że więcej będzie ciekawych pojazdów z wyższego tieru. Oczywiście na chwilę obecną mamy drugą rundę, która będzie trwać do niedzieli i będzie można dodatkowo, oprócz tego, jeżeli zarejestrowaliście się i dorzuciliście parę swoich punktów expa, jeżeli wygramy w tym momencie, wówczas członkowie wygranej drużyny otrzymują, którzy zarejestrowali się ogólnie w tej kampanii, otrzymują 7 dni premium. Ci, którzy przegrają, otrzymują 3 dni premium. Natomiast 100 najaktywniejszych graczy z każdej drużyny otrzyma pod koniec kampanii 1500 zł. Także naprawdę nagrody są całkiem przyzwoite i powiem szczerze, że tak naprawdę niewiele was kosztuje kliknięcie na to, żeby się zarejestrować i żeby sobie zagrać się jedną, dwie, trzy bitwy i w jakiś tam sposób dorzucić te swoje parę punkcików do puli całej i być może te właśnie parę punkcików zaważy o tym, że wygramy lub też nie. Z tym, że teraz jest druga tura i jeżeli nawet nie wygramy w tej drugiej turze, wówczas będzie taka zwana tura dogrywkowa, trzecia tura, ponieważ całość jest do dwóch wygranych. W tym momencie, znaczy w dniu wczorajszym jeszcze niemieccy jakby najemnicy byli na prowadzeniu, nie wiem jak jest dokładnie w dniu dzisiejszym, ale mam nadzieję, że do końca tygodnia znowu zetniemy się w sobie i pokażemy Niemcom, jak się zdobywa punkciki i jak się wygrywa. Mam nadzieję, że dołączycie jeszcze do całej
całej tej rozgrywki, całej tej kampanii, bo zabawa jest fajna, a tak naprawdę niewiele was tutaj kosztuje, bo to wystarczy tylko właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, parę punkcików dołożyć od siebie i będzie załatwione. Także do boju białe lance i mam nadzieję, że wygramy i drugą turę.